zawsze trenera zmieniają na końcu. Trener jest w sytuacji, gdzie zawsze na końcu przegrywa. I to jest schemat taki, pan doskonale od wielu, wielu lat wie. Tak sobie pozwoliłem powiedzieć. To znaczy, prawdopodobnie mnie nie zwolnią, bo mam kontrakt do 6 czerwca. Ewentualnie kontrakt wygaśnie. Ku radości wątpię, żeby ku rozpaczy wielu, wielu przyjaciół. Chybania 90 minut, ale jakość jego gry w ataku jest absolutnie niepodważalna i tutaj to, co również pan próbował wyciągać gdzieś tam za kulis, że Lęczek się pogniewał na Diarza, czy on się na mnie pogniewał, to gdy nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest piłkarz, który jest na naszą ligę słaby piłkarzem. Umiejętności jego są naprawdę bardzo, bardzo duże, tym bardziej, że to jest napastnik, którego oceniał, że potrafi z niczego zrobić bramkę. A takich trzeba absolutnie szanować. A z uwagi na to, że wieleśmy z nim rozmawiali przy pomocy najlepszego tłumacza w klubie, to uważam, że wiele zrozumiał, a odczuwam to na treningu, że wiele z tego zrozumiał. I kto wie, czy to nieszczęście w meczu z Radcem Kralowy nie przekonało jego, że miał rację ten, który mówił, że powinien grać najwyżej pół godziny, pół meczu. A uparł się, żeby grać dłużej. Nie wstawię go na pewno na prawą obronę. A czy wystawię dwóch napastników, to nie wiem jeszcze, bo bym musiał wyrzucić kogoś ze środka. Ja już na ten temat mówiłem, Diaz jest takim zawodnikiem, jakim jest. Sprowadzając go do sprawy, nikt go nie sprawdzał, jaką ma szybkość, jaką wytrzymałość. Jest takim, jakim jest. Prawdopodobnie to wszystko doprowadziło do tego, że dwaj trenerzy, którzy go trenowali, w sumie pewno 7, bo pozostali trenerzy również, że nie wiem, czy gdyby nie ta jego nieszczęśliwa kontuzja, co był ubity przez bramkarza Legii, nie dała szansy go później spokojnie wyprowadzić do takiego wytrenowania, że mielibyśmy z niego wcześniej absolutnie pożytek taki, na co zasługują jego umiejętności. Później to było niemal tragicznie. Już się wypowiadałem na ten temat, że mieliśmy kłopot, czy go zabrać, czy nie zabrać na Cypr. Ja potem coś mnie odbiło i wstawiłem go do meczu, gdzie bramkę szyby zgarnego, już o tym mówiłem. Jeśli mieli oczywiście temat, Diaz strzela. No i tak się rozstrzelał, że zderzył się z trenerem, bo mu pewnie źle przetłumaczono, że miesiąc po tym karnym będzie absolutnie grał w pierwszej 11. A metody są takie, jakie są. Przyjdzie następny, to je zmieni. Oby na lepsze. Diaz też nie strzela na treningu karnych. To nie, że on każdy karny strzela. Powiem w ten sposób, chciałbym mieć ten problem. A jestem przekonany, że mam innych wiele takich, o których nawet nie warto mówić. A może warto, tylko nie wypada. To jest pytanie do pana doktora, nie do mnie. Zanosiło się na to, że my na dłuższy okres tracimy Bołczka i się okazało, że to jest prawda. Prawda? Natomiast to, że ktoś jest dobrze rehabilitowany i dochodzi do sprawności, powtarzam, do sprawności, to nie znaczy, że doszedł do formy. Że ten piłkarz nie kopnął piłki od wielu, wielu. To, że my mówimy. To powiem, no może coś takiego zaskakującego. Wisła ma tu wygrać na Śląsku.
si je zavisnim Čikagino i to zrobio. Ale my tu nie będziemy grać jak z drużyną, która już w Europie jest, tylko z normalną drużyną ligową, która ma naprawdę dość sporo piłkarzy, jeżeli umiejętności wysokie. Ale to nie jest jeszcze na dzień dzisiejszy drużyna tak zgrana, tak doświadczona między sobą na boisku, że wiadomo, że pewne akcje, pewne zagrania robili manewrami, żeby się jej już dzisiaj bać. To jeszcze musi potrwać i dlatego sobie pozwoliłem na początku wspomnieć o tym, że jeżeli drużyny niżej Wisły zaczną wygrywać, być może sygnał Jagiellonia dała już, a Legia jak ruszy, to kto wie. Wtedy będzie odpowiedź, czy ta Wisła jest rzeczywiście nie tylko już mistrzem Polski, ale jest już w pucharze mistrzów, nie tylko na jeden mecz w Kazachstanie czy w Gruzji.